Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Enae, to oto kolejny gameplay z gry Depth. Tym razem pokażę wam rekina, jakim jest żarłacz tygrysi. Mam nadzieję, że ten build też jako tako pomoże graczom podczas rozgrywek. Rekin ten jest bardzo fajnym rekinkiem, gdyż jego umiejętność pozwala nam na bodajże nieuruchamianie systemów wykrywających rekiny, jeśli dobrze kojarzę, więc to jest bardzo ciekawa umiejętność. Zaraz zobaczymy, co damy radę tu wyciągnąć. Ajajaj. Dobra, robiliśmy chociaż jednego. Taka niezbyt dobra. Pierwszą tą ewolucję, jaką byśmy chcieli, to jest silny ogon. Niestety brakuje nam jeszcze dwóch kili, które mamy nadzieję zaraz dobędziemy. No. Nie podoba mi się, że tylko jakiś... Ale dobra, nie. Dobra, udało się 2 kile wyrwać. No kurde. Mamy pierwszy ten silny ogon. Pozwoliłam na szarżowanie w pysku, więc jest git. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Szkoda, że mamy bota w drużynie. No gdybyśmy mieli kogoś normalnego, no to wiadomo, jest inaczej wtedy. A, jeszcze wypłyniemy. Uuu, ale nam się udało. Bardzo pięknie nam się udało wydostać. Idziemy sobie po foczkę. No, chodź do mnie. No i mamy foczkę. Dobra, foczkę mamy. Możemy się... Albo może jeszcze jedną zjemy. Nie będę tak pośledzony i będę miał to trafić. Dobra. Mamy foczkę. Się zagubiłem, dobra. Serio nie trafiłem, ale przy połowę. Ale przy połowę trochę. Nie wiem, co się stało, że ja go nie misnąłem go nawet na chwilę. Dobra, kolejna rzecz, jaką wziąłem, to zwinne płetwy. Musimy częściej szarżować, jak już to pewnie wiecie z poprzednich odcinków. Lub nie wiecie. No, to teraz spróbujemy zaraz tutaj coś wyłapać. Może tylko mi nie stawiali za dużo, bo... Wiadomo. Ajajaj, blisko było. Na razie to tak widzicie, jak idzie. Raz lepiej, raz gorzej. To jest jak ten bokr zagra. Musimy jakoś z tej strony zjechać. O, patrzcie. Czy ja dobrze widzę? Mam 3 kile? Pięknie, pięknie. Co by to wziąć kolejną umiejętność? Myślę, że to byłoby leży wściekle głodny, jeśli dobrze kojarzę. Aczkolwiek prawdopodobnie na początku, tak jak zawsze, wyślę wam, że tak powiem, zdjęcie poszczególnych tych, jakie... Ale wydaje mi się właśnie, że to jest ten... właściwy. To nam powinno pozwolić na... No, drugiego już nie dorwaliśmy, ale przynajmniej mamy 1:1, więc jesteśmy do przodu. Zobaczmy, co my chcemy tutaj. Na pewno ability na wyższy poziom.
żeby częściej używać tej umiejętności. Dobra. Teraz nam trochę brakuje punktów, bo potrzebujemy 4 kili, żeby zdobyć tam ostatnią umiejętność, ten Blood Rage, czyli... Nie pamiętam, co to było, kurde. Powiem wam, jak umrę, czy coś. To... Nie pamiętam jeszcze za dobrze tego wszystkiego. Dobra. 2 kile dorwaliśmy. Jednego poszarpaliśmy, więc jest dobrze. No, czyli regeneracja wytrzymałości zwiększona. To nam się może przydać. Rygnek w ogóle ten jest fajny taki. Z, bodajże z trybu awantura. Udało mi się go zdobyć. Dość nietypowy. Też bardziej wolę naturalne te. A, za dużo wszystkiego. Zaszamotałem się, nie? O, matko. Dobra, spójrz naszego bucika, zanim on tam coś narobi. W ogóle czy mam gra? Niebieski, o. Bardzo fajnie. Dobra, zabraliśmy jednego. Kurde, wiadomo, jak gra w dłużej, tym jest coraz trudniej. Różnie to bywa. Miejmy nadzieję, że zaraz nam się to uda jakoś wykręcić. O, widzę, tamten już wpłynął. Dobra, jednego dorwaliśmy. Musimy szybciej wybić Shanina, potrzeba jeszcze 2 kini, no. Szkoda, że gram z botem, ten bot jakby nie czeka za bardzo. Tylko samo istnieje się wbija. A i drugiego już nie dorwaliśmy. No niestety. Chyba brakuje nam jeszcze jednego killa bodajże. Tak, dobrze mówię. Tak. Jeszcze jednego killa nam brakuje. Ojej, nasz... O, patrzcie, ładnie zabił. Bardzo ładnie to wychodzi. No to myślę, że z tym bocikiem damy radę tu wygrać. Dobra, już mają 0 biletów, zostało 2. Mam będzie mi też, patrzcie. I teraz mamy umiejętność tą. I możemy pięknie zakończyć tę rozgrywkę. Niestety przeciwnicy nam się nie trafili. Nas zbyt silni. Ja tu pośledzony jestem. Jak widzicie. Ale udało się wygrać. W każdym razie dziękuję za obejrzenie, liczę na łapki w górę, komentarze, no i jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam do subskrypcji. A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się.